Bandyci mogą szarżować spokojnie. Od miesiąca rząd zapowiadał, że zrobi porządek z bandytami drogowymi. Koniec z mordercami drogowymi. To jest Zboralski, nie? Tak, Zboralski. Problem jaki jest ze Zboralskim, że on nie jest dziennikarzem, no. Ja mam na przykład taki problem, że bo taki chłop ewentualnie mógłby być stroną w jakiejś debacie na temat bezpieczeństwa drogowego, bo on jest opcją dosyć radykalną jednej strony. A jeśli wiesz, przychodzi tutaj materiał dedykowany nagrywać, to on w żadnym momencie nie będzie stary, nawet nie będzie starał się być obiektywny w tym temacie. Ja wiem, że jakby każda wypowiedź jest subiektywna, ale on nawet innych tych argumentów nie bierze pod uwagę. To jest troszkę jakby materiał nagrywała Maja Staśko o aborcji, bo to będzie zawsze zero-jedynkowe, nie? Powie mi koniec. To jest taki chłop, czego na Twitterze czasami widzę. On ma jakiś portal odnośnie bezpieczeństwa drogowego i on taki bardzo jest koszerny w tym temacie. Będą wysokie kary, pohamujemy ich i tak dalej. I dzisiaj w Sejmie ustami ministra infrastruktury zapowiedziano zmiany. Mogę powiedzieć tak. Jak ktoś chce być naśladowcą Sebusia z Dubaju, może spać spokojnie. Jak ktoś chce urządzać wyścigi uliczne, może spać spokojnie. Nic wam nie zrobią. To, co zapowiedziano dzisiaj w Sejmie, to mogę streścić tą okładką tabloidu, którą pewnie pamiętacie. Wstyd, żenada, kompromitacja, hańba, frajerstwo i nie wracajcie na listy wyborcze. Nazywam się Łukasz Zboralski i witam Was w programie Drogowe Zero. Dzisiaj omówię zmiany, które po raz pierwszy ustami wiceministra publicznie zapowiedział rząd. Zmiany, które mają dotknąć piratów drogowych. To było nietypowe. Co roku w Sejmie o tej porze posłowie zapoznają się z informacją rządu o tym, jak bezpiecznie było na polskich drogach w roku poprzednim. Już pomijam kretynizm tego, że po 11 miesiącach już tego roku omawia się to, co było w roku zeszłym. Sens to ma niewielki. Te informacje powinny być szybciej. Ale to mówienie raportu było nietypowe, bo zanim wyszedł wiceminister Bukowiec, zajmujący się bezpieczeństwem na drogach w Ministerstwie Infrastruktury i zaczął opowiadać o raporcie, to wyszedł najpierw minister Dariusz Klimczak. Choć nawet zapowiadano, że i szykował się do tego Donald Tusk. Po tym, co powiedział minister Klimczak, wiem, dlaczego chyba Donald Tusk nie zdecydował się wystąpić. No bo rząd miał pokazać, jak dołoży bandytom na drogach. I zapowiadał, że to będzie potężne uderzenie. Tymczasem z wszystkich zmian, które usłyszeliśmy, o minister Klimczak powiedział m.in. o tej najważniejszej. Zabójstwo drogowe. No czekaliśmy na to. Minister powiedział, że ten, kto spowoduje wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym i zrobi to pod wpływem alkoholu lub narkotyków, będzie traktowany jak zabójca. Taki kierowca, który prowadzi pod wpływem alkoholu lub narkotyków, no, dobrze, zabije innego uczestnika ruchu drogowego, będzie traktowany jako zabójca. I chciałbym wprowadzić taki przepis w porozumieniu z innymi ministrami, który będzie skutecznie egzekwowany i co do którego nie będzie miało wątpliwości orzecznictwo. A mam takie pytanie, bo wprowadzenie przepisów, a potem egzekwowanie bardzo często nie idą w parze. I teraz, od iluś miesięcy działa ten przepis, że jeśli złapią cię pod wpływem alkoholu, albo tam spowodujesz wypadek i będziesz pod wpływem alkoholu, to miał samochód przepadać. Są już jakieś statystyki, ile osób skazali, czy tam złapali i jaki procent samochodów odebrali tym ludziom? Czy to jakiś jest martwy przepis i w sumie nic się nie dzieje w tym temacie? Ktoś to śledzi? Ktoś może się wypowiedzieć na ten temat? Ktoś coś wie? Zero, bo jest to wbrew konstytucji. A, kilka tysięcy złapali, a zabrali chyba 60 samochodów. Ten przepis działa. Zabierałem 2 auta dla pijaków, ale po kilku dniach rodzina je odbierała, bo nie wiadomo, kto płaci za postój auta z tego, co wiadomo nam. Aha, 60 samochodów zabrali, okej. Sądowe. Chciałbym, żeby ten przepis oczywiście był wprowadzony jak najszybciej w życie, natomiast pośpiech nie jest tutaj wskazany. Ważne jest to, żeby skonstruować takiego rodzaju przepisy, co do których później nie będą mnożyły się wątpliwości. No zaraz.
ale ci ludzie już dzisiaj mają wyższy limit kar. Im się nie proponuje 8 lat więzienia maksymalnie, tylko 20. Nie usłyszeliśmy tego, co najważniejsze w zabójstwie drogowym. Tego, gdzie ono ma sens w Polsce i w innych krajach. Czyli, że za zabójstwo drogowe będzie mógł odpowiadać taki Sebastian, który jedzie 300 na autostradzie i nie jest pijany, i nie jest po narkotykach, i nie ucieka z miejsca wypadku, ale zabija całą rodzinę, która płonie. I nie. Z wypowiedzi ministra wcale nie wygląda na to, żeby tacy ludzie mogli mieć większą karę niż maksymalnie 8 lat więzienia. No to może myślicie, że przynajmniej szybciej będziemy im zatrzymywać uprawnienia. Bo minister Klimczak powiedział, że rozszerzają zabieranie uprawnień na 3 miesiące po przekroczeniu dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km na godzinę. Dzisiaj, jak się tak jedzie przez miejscowość, no to traci się uprawnienia na 3 miesiące. Minister powiedział, że to też będzie... Nie no, teren zabudowany, nie miejscowość. ...czekało na piratów drogowych, którzy będą... Definicja. Jednostka osadnicza lub inny obszar zabudowany odróżniający się od innych miejscowości odrębną nazwą, a przy jednakowej nazwie odmiennym określeniem ich rodzaju. O tyle przekraczali prędkość poza obszarem zabudowanym. Ale uwaga, nie będzie to dotykało nikogo na autostradzie czy drodze ekspresowej. To jest nowy przepis, który ma wprowadzić możliwość odebrania zatrzymania uprawnień dla tych osób, które przekroczą dozwoloną prędkość o 50 km na godzinę na drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych poza obszarem zabudowania. Spokojnie. Chcecie jak 300, jak Sebastian polecieć? Śmiało. Dostaniecie najwyżej mandat, dostaniecie punkty karne, ale z automatu prawo jazdy nie będzie wam zatrzymywany. No to może myślić... Tylko widzisz, problem jest taki, kolego, że jesteś populistą. Bo to, czy ja stracę prawo jazdy na 3 miesiące, czy nie stracę prawo jazdy na 3 miesiące, to jest naprawdę bardzo życzeniowe, jeśli będę jeździł na gminie 250 na godzinę. Bo problemem nie są kary, problemem jest wykrywalność. Więc jeśli... Ileś osób jeździ pijanych i naćpanych i 200 i 300, no 300 na godzinę dużo osób nie jeździ, bo nie mają takich samochodów, ale no te 250 to jest sporo samochodów, jest w stanie się rozpędzić i na dzień dzisiejszy jakby nie jest problemem tego robić. Może cię oczywiście blokować zdrowy rozsądek, ale jakby nie ma policji na drogach. Ja mieszkam w jednym z największych miast w Polsce i tu nie ma kontroli policyjnej nigdy. No dosłownie nigdy. Ja jeździłem, ja to mówię za każdym razem, ja jeździłem i w niedzielę, i w piątek, i w środę, i w sobotę, i we wtorek, i w czwartek, i o 12 w nocy, i o 12 w południe, i o 7 rano, i o 7 wieczorem, i o 3 po południu, i o 3 w nocy. Ja nigdy nie widziałem kontroli policyjnej, nigdy. I teraz tak, jeszcze w dobie wszelakich technologii, czy wy naładujecie miasta, naszpikujecie fotoradarami, czy nawet patrolami policji takimi, co stoją z suszarką, to tylko ludzie nierozważni dadzą się na to złapać. Do momentu, kiedy to nie będzie wyglądać tak, że ileś tych policjantów jeździ w tych samochodach nieoznaczonych i sobie nie zatrzymują, albo nawet oznaczonych, zatrzymują sobie losowych kierowców, proszę dmuchnąć, proszę patyczek do buzi, brał pan narkotyki, nie brał i tak dalej, to nie będziecie tych ludzi łapać. Ja nigdy po alkoholu, tym bardziej po narkotykach nie prowadziłem samochodu, ale jakbym miał prowadzić, to bym sobie po prostu ściągnął Janosika, czy jakiś odpalił Google Maps i tam wszystko jest czarno na białym. O, tu stoją. O, nie ryzykujmy. Kręcę ulicę wcześniej i objadę to dookoła. Tu wykrywalność jest problemem. Wczoraj stali z radarem na Ziembickiej przy Wordzie strefa 30. A w nocy? W nocy nigdzie nie ma policji w całym Wrocławiu. Nigdzie. Czasami jak ktoś komuś łeb na pasażu nie polda rozkurzy butelką, to przyjedzie karetka i policja. We Wrocławiu nie stoją. No po prostu nie stoją. Analogicznie, jak są te grupy Speed czy jakieś inne ten. Co to jest za problem, żeby też losowo ludzi na autostradzie zatrzymywać? Wiadomo, grupa Speed czy coś, no to łapie tych, co przekraczają prędkość. Jest ich mało i tak dalej. Ale jak jedziesz naćpany po imprezie, najebany, to naprawdę są nikłe szanse, że cokolwiek ci się wydarzy. Ludzie po 500 km na bombieni jeżdżą. Co? Wystarczy, że stary nie jedziesz jakoś super przekraczał prędkości, to szanse, że ktokolwiek cię zatrzyma są zerowe. I to trzeba podnieść do góry. Widzicie, że pohamujemy piratów drogowych tym, że... Zgadzam się, jakby po prostu egzekwować istniejące przepisy, to byłoby dobrze pod względem bezpieczeństwa. No tak. Więc teraz tak, ja nie twierdzę, że jak ktoś jedzie 300 na godzinę i kogoś zabije,
na autostradzie, to że nie powinien dostać dożywocia. Ja tego nie powiedziałem. Tylko że jak ktoś kogoś zabije 300 na godzinę, no to jakby już i tak to się dzieje, nie? On już tak ma problemy, mniejsze bądź większe, fajnie jakby były większe, owszem, tu się zgadzam, plus jeden. To nie jest tak, jak on tutaj, wiesz, taką narrację prowadzi, o, bo rząd działa dla wszystkich przestępców. Możecie zabijać rodziny na autostradzie, nic wam się nie dzieje. To nie jest tak, że unikasz odpowiedzialności, jak kogoś rozjedziesz samochodem. Więc trzeba by było wykrywalność zwiększyć. Bo w przepisach nawet może być, że jak przekroczę prędkość, to o przekroczenie, nie wiem, 30 km na godzinę możecie mi nawet 2 miliony kary dojebać. Tylko nikt nie słyszy tych ludzi. Fotoradary są wszystkie oznaczone. No to koniec końców ludzie nieuważni płacą mandaty za przekroczenie prędkości. Że obetnie im się możliwość kasowania punktów karnych na tak zwanych kursach reedukacyjnych w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego, gdzie raz na pół roku można zapłacić obecnie 1000 zł i I prawda jest taka, że policjanci jakby nie zwiększają poziomu bezpieczeństwa w miejscach, w których stoją, tylko stoją po prostu w frajerskich miejscach, gdzie na przykład znaki są tak, a nie inaczej postawione i nikt nie respektuje przepisów, które tam są. No, na przykład Sandra dostała jeden mandat w życiu. Jechała 145 na autostradzie A4 ze Śląska w kierunku Wrocławia. I gdzie ją złapali? Tam, gdzie akurat, bo dlaczego na tej A4 nie było 140, tylko 110. Nie zwróciła uwagi. Jechała jakby prędkością autostradową 140, no tam z kawałkiem. Tylko po prostu była zmiana znaków no i tam ją ta grupa speed wysuszyła. No i to już jest, jak jechała 140, tam nawet jeden na 110, no to przekroczyła prędkość o 30 km na godzinę. Jaka jest różnica? No 100 metrów. To też ja uważam, że często na tych autostradach, jak masz A1 jakby od trzech w górę, to ta droga ogólnie powinna zostać zamknięta. Ale jak masz różne autostrady, których też nie jest za dużo w Polsce, bo ekspresówek jest więcej, ale autostrad jest mniej, to one, stary, losowe, tam jest jakiś totolotek. Chodzi o prędkość, którą możesz, tu raz 140, raz 110. Ogólnie dużym kłamstwem jest te 140, bo w bardzo wielu miejscach w ogóle to nie funkcjonuje, nie? I inaczej jest, jak ona sobie, wiesz, przejechała znak 110, ją suszyli, bo jechała 140 z koleżanką, no i wiesz, wszyscy jechali, ją akurat kacznęli. Tam chyba, nie wiem, z 1500 kary zapłacili, nie pamiętam, i chyba 7 punktów jej dali. 7 czy 8 albo 6, no jakoś w takiej okolicy. To też było, to jest jej jedyny mandat, nie? Z rok temu czy 2 lata temu była taka sytuacja. On już chyba nawet wygasł. Czy policja zwiększyła bezpieczeństwo na drodze? Nie. Czy ukarała brawurowego kierowcę? Nie. Czy po prostu wykorzystała nieuwagę na drodze? No tak. I tak to trochę działa. Analogicznie, jedyny patrol policji jaki stoi, tylko oni bardzo rzadko suszą kierowców samochodów osobowych, tylko bardziej ciężarówki. Na wjeździe do Wrocławia od Alei Karkonoskich naprzeciwko BMW często stoi patrol. Więc kogo oni zatrzymują? Tych, co wjeżdżają do miasta i jeszcze jest, wiesz, droga otoczona lasem, tak naprawdę, bo tam po prostu są tereny zielone. Może parkiem, nie lasem. Bardziej precyzyjne by to było. No i wiesz, wjeżdżasz za winkle i cię łapią. Czy stwarzasz zagrożenie tam? Jak sobie wjedziesz 80, powiedzmy, do tego miasta? Dyskusyjne. Nie ma chodników, są trzy pasy. Za chwilę się dopiero de facto miasto zaczyna, no bo jest duże skrzyżowanie, po trzy pasy w każdą stronę. Ale za to na Legnickiej nikomu się stać nie chce, nie? Albo nie chce się nikomu stać stary koło Galerii Dominikańskiej. Bo po co? Więc największym kłamstwem ogólnie, jakie istnieje, to że w Polsce są autostrady. W Polsce nie ma autostrad. A1 to jest główna autostrada. A4 to też jest główna autostrada. Wiadomo, ma dobre odcinki, ale od granicy do Wrocławia główna autostrada, najgorsza w Polsce. Od Katowic do Krakowa główna autostrada. Droga i prędzej wypadniesz tam z drogi, bo jest źle zbudowana, niż sobie fajnie pojedziesz. A1 cała pofałdowana, A2 to ja nie wiem co tam odpierdolę, tam ze 100 zł płacisz za 10 km trasy, jest krótka. No i pod A8, obwodnica Wrocławia, autostradowa obwodnica Wrocławia. 120 na godzinę. Też ma swoje mankamenty, ale nie jest to zła droga ogólnie. Nie wiem, czemu tam jest 120, nie 140, skoro to autostrada. Wiem, że jeszcze jakaś obwodnica Szczecina, tam jest jakaś jeszcze, oni tam mają jakąś A80 coś. Gdzie jest jeszcze autostrada? Chyba już nigdzie. Jak już to jakieś takie małe wyrywki, małe wypierdki, nie? Wsunąć sobie 6 punktów karnych z konta. Minister Klimczak powiedział dzisiaj w Sejmie,
że ograniczy możliwość kasowania tych punktów karnych kierowcom łamiącym prawo na drodze, ale tylko za najcięższe wykroczenia. Brak możliwości kasowania punktów karnych za najcięższe wykroczenia. Chcę uzgodnić tego typu zmianę przepisów z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, z Ministerstwem Sprawiedliwości na drodze rozporządzenia. Natomiast nie chcemy pozbywać się tej możliwości, że kierowca, na którego zostaną nałożone punkty karne, będzie mógł oczywiście zniwelować ich liczbę, natomiast nie za każdy rodzaj wykroczenia. To jest sygnał bardzo jasny dla wszystkich tych, którzy przekraczają przepisy, te najbardziej newralgiczne, te najbardziej, które szkodzą bezpieczeństwu ruchu drogowego. Jaki jest problem? Ja też zauważyłem, że ludzie mają jakieś takie dziwne podejście, że jak ktoś straci prawo jazdy, to Jezu, ale kara. Tak szczerze, stracenie prawa jazdy to jest chuj kara. Idziesz do bordu na teorię, że ci każą powtórzyć kurs, nie masz prawa jazdy. Idziesz tego samego dnia na teorię, zdajesz teorię, zapisujesz się do szkoły jazdy na praktykę, jeździsz tam, albo nawet nie jeździsz, jak się dogadasz, bo też po co masz jeździć, jak de facto potrafisz jeździć. I się zapisujesz na egzamin za 3 tygodnie, stary, do miesiąca masz prawo jazdy. Teraz tak, jak masz jakieś popierdolone prawo jazdy, jakieś C+E, jakieś pewnie autobusy, tramwaje, podnoszenie naczep, być może to jest kara, nie? Ja nie robiłem takiego prawa jazdy, ale kategorię B, ja mam 0 punktów, nie? Ja nie dostaję mandatów, ale jakby mi dzisiaj zabrali kategorię B, to ja ją do listopada mam na nowo. Do 15 listopada mam na nowo, stary, tą kategorię. Tylko licz, że kurs naprawko teraz 3K i dla osoby zarabiającej na przykład 5K to dużo siana. Rerman, z tym, że mandat i tak jest wyższy od tego. Więc jak wszyscy wychodzą z założenia, że te mandaty, wiesz, żeby ci zabrali prawo jazdy, musisz już zbierać 24 punkty. Żeby zbierać 24 punkty, to musisz szereg tych wykroczeń popełnić. Możesz na przykład 2 razy po prostu z telefonem cię złapią. Najbardziej frajerskie stracenie prawa jazdy. Ale, no nie wiem, przekroczysz o 50 na godzinę czy coś, no już płacisz 3, 4, 5 koła w tych mandatach samych, nie? To 15 listopada ja na jazdy w Pordzie czekam po 3-4 tygodnie. Nie wiem, co to jest Port. Chyba, że Word chciałeś napisać, ale P jest tutaj, a W jest tutaj. Chyba, że to jest na przykład Pomorski Ośrodek Szkolenia Kierowców. Pomorski, no. Weź sobie, pobierz tą aplikację. Ona ileś pieniędzy kosztuje? 15 zł kosztuje. I teraz tak. Zaznaczasz ośrodki, które cię interesują i codziennie rano są zrzucane terminy. Około 7-8 rano są zrzucane terminy na prawo jazdy w ośrodkach. Bo na przykład ja się zapisałem na pojutrze, ale nie mogę iść, bo cokolwiek. I ten termin na nowo się pojawia na stronie. Tylko i ta aplikacja po prostu śledzi, chyba infokar śledzi, nie? Tam, gdzie normalnie to kupujesz. I jak się pojawia termin, to dostajesz powiadomienie, siema, nie wiem, pojutrze jest wolny termin na prawo jazdy. Bo jakbyś miał się dzisiaj wejść i poszukać sobie jakiegoś terminu, no to będzie to trwało, tak jak mówisz, parę tygodni. Ale jak sobie po prostu ktoś zrzuci termin, to nawet możesz mieć na za 2 dni. Więc albo możesz sam sobie robić, albo może to aplikacja za ciebie robić, nie? Więc tutaj taki protip. Ja jak się zapisywałem na prawo jazdy, tak normalnie to czekałem miesiąc z hakiem, bo to jeszcze były czasy covidowe, się w rękawiczkach jeździło i w maskach. A na przykład na prawo jazdy kategorii A to sobie tutaj złapałem na za tydzień. Więc to ogólnie wam polecam, nie? Da się szybko złapać termin w Wordzie. Czekam 1,5 miesiąca. Ja we Wrocławiu też mniej więcej tyle bym czekał, dlatego sobie ościenne ośrodki. Jak masz tutaj, tu masz różne wordy, które są. No nie wiem, ta mapa pewnie, no ale chcę po prostu wytłumaczyć, co chodzi. Tak ja byłem z Wrocławia i tutaj na kategorię A się czekało długo, to sobie sprawdziłem, czy jest termin w Legnicy, w Zielonej Górze i w Opolu. I w Opolu się czekało mniej. Dlatego zapisałem się do Opola, dokupiłem sobie 2 godziny, tylko żeby miasto poznać i sobie tam 2 razy pojechałem. To sobie też posprawdzę i w razie czego pojedź sobie do tego miasta, zadzwoń do jakiejś szkoły jazdy, żeby ci jazdę doszkalającą na przykład godzinę czy 2 zrobili. I wtedy będziesz znał wszystkie jakieś te drogę egzaminacyjną, też którędy możesz wjechać, wyjechać, wiesz, gdzie jakiś ciekawy znak stoi. No takie smaczki ci opowie o mieście. Nie będzie takiej możliwości. Myślimy tu między innymi o przekroczeniu dozwolonej prędkości o 50 km na godzinę, wyprzedzaniu na podwójnej ciągłej, wyprzedzaniu
na pasach, za tego typu. Wtedy jest sprawiedliwość, ja mogę dostać 2K i nieść przez to, więc prezes czy influ też może dostać kary 20% od dochodów. Tylko widzisz, tylko teraz jest też pytanie, bo jeśli chcesz, żeby mandaty były procentem od dochodu, to czemu wszystko nie jest procentem od dochodu? Dla ciebie wyjście do restauracji to znaczy, nie wiem, 5% dochodu. A dla kogoś, kto jest bogaty, tam nie wiem, 0,1. To też trochę głupio, nie? Myślę, że też trochę na tym polega, że grindujesz pozycję, nie wiem, uczysz się, rozwijasz jakąś firmę, żeby w razie czego mieć lepiej. Tak samo jak lekarstwa. Czemu lekarstwa nie są od dochodu? Wszyscy jesteśmy tacy sami. Czemu macie nie stać być na tabletki, a mnie tak? To ma być kara akurat, to inna rzecz, czy mnie stać, czy nie stać. Nie wiem, nadużywane to będzie. Bo jeśli już i tak mandaty nie polegają na tym, że robisz coś złego i płacisz mandat. Tylko dopiero jak cię złapią. I po co na przykład będzie, i też są wykorzystywane do tego właśnie, że policja stoi sobie w takich miejscach, żeby budżet zasilać, to oni będą na przykład tylko dobre fury zatrzymywać. Albo nóż widelec, ma gaśnicy, zostanie tam 20 koła mandatu, bo dużo zarabia, nie? Wykroczenia nie będzie można niwelować punktów karnych. Ci, którzy solidnie przekraczają prędkość, nie będą mogli zredukować punktów karnych. Ale wiecie o ile? O co najmniej 50 km na godzinę. Więc ta sankcja będzie bezsensowna i pusta. Bo to są ludzie, których już dzisiaj dotykają takie sankcje, jak utrata uprawnień na 3 miesiące. Po co? Tylko dla pokazania, że coś się robi? To nie będzie miało żadnego efektu. Po tym, co powiedziałem, nie ma złudzeń, że będzie to poważne uderzenie w piratów, ale kilka rzeczy się zmieni na plus. I chcę je wymienić. Otóż dzisiaj, kiedy komuś zatrzyma się uprawnienia na 3 miesiące za tę prędkość w obszarze zabudowanym nadmierną, no to kiedy on jednak mimo tego zatrzymania pojawia się za kierownicą, przedłuża mu się ten okres zatrzymania uprawnień do 6 miesięcy. Czy to jest sensowne? Mało, bo przecież i tak jeździ. Ale ja ci wytłumaczę, panie kolego, jak to działa. Jeśli mnie przez 5 lat nie zatrzymali i jutro mi coś odpierdoli i pojadę 120 centrum Wrocławia, zabiorą mi prawo jazdy na 3 miesiące, to tak statystycznie, skoro mnie przez 5 lat raz zatrzymali, to jest bardzo i to bardzo niska szansa, że mnie w ciągu tych 3 miesięcy zatrzymają. Więc jeśli nie powołam się na jakąś moralność, akceptację kary i zastosowanie się do panujących zasad, co niewątpliwie już zrobiłem w momencie, kiedy jechałem 120 po mieście, to dalej będę jechał samochodem, bo raczej mnie nie zatrzymają drugi raz. I niezliczona ilość osób, które ja znam, którym prawo jazdy na 3 miesiące zabrali, po prostu dalej jeździli samochodem i tyle. Jeździli przez te 3 miesiące, kara się skończyła i siemano. Mandaty za obszar zabudowany i niezabudowany też powinny się różnić, bo nie wszędzie stwarza się takie samo zagrożenie. Też tak uważam. Myślę, że za obszar niezabudowany powinni obniżyć, a obszar zabudowany podwyższyć. I może być to analogicznie, obszar zabudowany dwukrotność tego, co jest, obszar niezabudowany podzielić przez dwa. Z tym, że obszar zabudowany to też jest, bo to jest też bardzo uznaniowe, nie? Często masz już, jesteś poza miastem, ale jeszcze nie ma przekreślonego miasta, nie? I policja niestety będzie to nadużywać. To niestety tak wygląda, policja będzie to nadużywać. Bo i nie będą zwiększać bezpieczeństwa, tylko będą łapać nieświadomych ludzi w miejscu, gdzie jest szereg takich, a nie innych znaków. Dlatego minister Klimczak zapowiedział, że jak się kogoś złapie, co ma na 3 miesiące zatrzymane uprawnienia i on jechał, no to będzie tracił to prawo jazdy po prostu i będzie musiał je sobie zrobić od początku. I to jest słuszne. Druga, chyba najpoważniejsza w ogóle zmiana z tego pakietu, no to jest wreszcie prawo, które będzie rzeczywiście miało automatyzować kary z fotoradarów. Minister powiedział wprost, że koniec będzie ze sztuczkami, że to Iwan z Ukrainy prowadził mój pojazd i nie możemy go już odnaleźć i nikt nie dostaje mandatu. Problem w tym, że minister zupełnie nie powiedział, jak zamierzają te politycy tę sprawę rozwiązać. Czy to będzie... Tak, przede wszystkim dostanę mandat na firmę, bo samochód jest zarejestrowany na firmę. To co, od buta prezes dostanie tej firmy? Czy nadal sobie będę mógł wskazać kierowcę? A jak sobie będę mógł wskazać kierowcę, to może Iwan u mnie pracował. Odpowiedzialność właściciela pojazdu z czasem na wskazanie rzeczywistego kierującego. No nie padły tu żadne szczegóły. Myśl jest dobra. Może będziemy mieli taki system jak Niemcy i inne kraje Zachodu, z których Polacy też dostają zdjęcia z fotoradarów i muszą je płacić.
Po raz pierwszy też w Polsce będzie zerowy limit alkoholu dla niektórych kierowców. Do tej pory ten limit wynosi w Polsce 0,2 promila. Momentu zaczyna się wykroczenie i konsekwencje prawne. Od 0,5 promila zaczynają się konsekwencje karne, bo to jest już stan nietrzeźwości i przestępstwo. Ale kto miał mniej niż 0,2, ale nie całkiem 0,0, to dzisiaj nie ponosi żadnych konsekwencji. A będą je ponosić młodzi kierowcy. Minister Klimczak powiedział, że ci, którzy zdadzą na prawo jazdy egzamin i otrzymają uprawnienia do kierowania pojazdem, to przez 2 lata od zdania egzaminu będą mieli limit alkoholu dopuszczalny 0. I niezależnie od tego, czy będzie to młody całkiem człowiek, który dopiero mógł zrobić te uprawnienia, czy będzie to 50-latek, który nagle w środku życia postanowił, że chce mieć możliwość kierowania pojazdem. Przez 2 lata zero alkoholu. Wydmuchasz coś powyżej zero i zacznie się problem prawny. W tym całym pakiecie zmian uderzającym niby w piractwo drogowe, no pojawiły się też zapowiedzi zupełnie odmienne, jakby całego systemu. Czyli minister potwierdził to, że na życzenie branży transportowej, i to padło wprost z trybuny sejmowej, że przemysł tego potrzebuje, 17-latkowie będą już mogli zdobywać prawo jazdy w Polsce. Kiedyś tak było. Wiele lat temu można było mieć uprawnienia od 17 roku życia. Chodzi o to, żeby młodzi ludzie szybciej zaczęli kierować pojazdami, szybciej zdobywać doświadczenie i szybciej przesiadać się na ciężarówki i pracować dla firm przewozowych. A ja myślę, że można by było tak zrobić, że 17-latkowie prowadzą samochody, ale na przykład z osobą, która też ma prawo jazdy, która jest przynajmniej pełnoletnia. Że ja ze synem na przykład będę jeździł. A i tak dalej. Wiecie, o co chodzi, nie? I tu będą pewne obwarowania. To nie będzie takie proste jak dawniej, że po prostu miałeś 17 lat, zdawałeś egzamin i jeździłeś samochodem. Jeśli będziesz miał 17 lat i prawo jazdy, to będziesz mógł jeździć samochodem przez rok tylko wtedy, kiedy obok ciebie na siedzeniu pasażera będzie siedział ktoś, kto jest bardziej doświadczonym kierowcą. Jak bardzo? Tu minister Klimczak powiedział, że to będzie limit co najmniej 5 lat posiadania uprawnień, czyli 17-latek będzie mógł jechać z 23-latkiem. Przypominam, że grupa... Nakrzyczysz na niego, żeby zwolnił XD, nie masz tak kontroli nad autem. No ale podejrzewam, że jak masz 17 lat i jedziesz ze swoją 40-letnią matką, to nie będziesz się nią popisywał, jeżdżąc w terenie zabudowanym 150, skacząc na hopkach, nie? 18, 24 lata dzisiaj to są najbardziej wypadkogenni kierowcy w Polsce. Wcale nie jestem przekonany, że opiekun w wieku 23 lat, który będzie jeździł 17-latkiem, jest akurat najbardziej odpowiednią osobą i że to zapewni nam wszystkim bezpieczeństwo. Ale minister powiedział też, że będą jeszcze inne obwarowania i wymogi wobec opiekuna, więc poczekamy na konkrety. No i na koniec zmienić ma się wreszcie, alleluja, chociaż nie wiem w jaki sposób, system egzaminowania w ogóle polskich kierowców i zdobywania przez nich uprawnień. Na razie minister... Myślę, że też można by było tak zrobić, że osoba, która jest jakby tutorem, tym opiekunem wtedy w tym samochodzie tego 17-latka, w momencie, kiedy on popełni jakieś wykroczenie, to ona też za to dostaje mandat. I siemano. Więc nawet jak pojedziesz ze starszym kolegą czy kuzynem, to też się będzie bało swoje prawko i ci nie pozwoli odpierać. Minister powiedział tylko tyle, że Stowarzyszenie Egzaminatorów, czyli tylko jedna wąska grupa, grupa interesów w zasadzie, przekazała mu swoje uwagi. Przekazała jakichś magicznych 8 punktów, o których nie opowiedział. No i te 8 punktów ma zostać wdrożone i ma zmienić się polski system. Dopiero jak zobaczymy te punkty, będziemy mogli powiedzieć, czy system egzaminowania zmienia się na lepsze, czy jest to znowu jakaś kosmetyczna zmiana. No i na koniec minister Klimczak powiedział, że nie wszędzie trzeba się pchać samochodem, że można jeździć koleją, i że PKP Intercity przewozi coraz więcej pasażerów. Było to wszystko miałkie. Jeśli myśleliście, a takie jest oczekiwanie społeczne w Polsce i pokazują to sondaże, że wszyscy tego już chcemy, że z polskich dróg znikną bandyci, że rząd powie stop, będziemy was gnębić, aż przestaniecie zagrażać tym zwykłym ludziom, którzy chcą po prostu sobie gdzieś dojechać albo dojść. Jeśli mieliście nadzieję, że tak właśnie będzie, to z tych zapowiedzi wynika dla mnie, że zupełnie tak nie będzie. I wygląda na to, że nie będzie tak, dopóki jakiś Sebastian nie wjedzie 300 km na godzinę w auto na autostradzie, którym będzie podróżować rodzina polityka z dziećmi, kiedy oni nie spłoną.
albo kiedy jakiś Łukasz Żak w środku Warszawy nie trafi na pasach dziecka polityka. Wtedy może zrozumieją. Na razie chyba nie zrozumie. No dobra, mam takie pytanie. Czy jak ktoś jeździ 300 na godzinę i wjeżdża w rodzinę, albo totalnie naćpany jeździ samochodem całe życie, no ewidentnie nie respektując obowiązujących obecnie przepisów, to czy zwiększając karę wpływasz na jego zachowanie? Nie, bo on tak już jest spaczony psychicznie. To jest trochę jak ludzie, którzy strzelają do siebie pistoletem. To czy za to grozi 10 lat, czy 25, czy dożywocie, czy kara śmierci? Inna sprawa, że może nie zabije trzech osób, tylko jedną. Bo wiesz, nie zabije, znowu nie wsiądzie, nie zabije, no ten tylko jakby po pierwszym od razu go usuną. Może jakaś kampania społeczna czy coś, żeby na tych ludzi wpływać. Chociaż z drugiej strony, jak ktoś jest pierdolnięty, to jest pierdolnięty. Wiecie, problem jest na przykład taki w Polsce, że ostatnio się myśliwi obrazili na jakieś pomysły, że mają mieć testy psychologiczne. Bo chodzą na te łowy i strzelają ludzi, bo mylą ich z łosiem, nie? Bo napierdolni tam są. Ile takich przypadków z tymi myśliwymi, ale co to zmienia? Co jest złego w tym, że ktoś chce badać ludzi, którzy mają śmiertelną broń, czy mają do tego predyspozycje psychiczne? Są przywileje za komuny chyba jakieś? No ja nie wiem, ja nie znam się na tym. Tylko wiem, że się po prostu kłócili o to w ostatnim czasie, nie?